Dobry wieczór Państwu. W Warszawie pod Barbakanem harcowała husaria. Nic to, że kilkunastostopniowy mróz i wiatr. Opowieści starego wiarusa słuchali zapartym tchem. W fosie przy warszawskim Barbakanie był także turniej rycerski. Potem zmienili się jeźdźcy i wierzchowcy. Dla najlepszych przewidziano nagrody. Ale turniej przenosi się w czasie. Teraz szarżują szwoleżerowie. To prawdziwe przeżycie. Na koniu i w dodatku z własną, białą bronią. Była to dobra zabawa. Nie tylko dla najmłodszych. Biuro turystyczne Harztur i oddział warszawskich przewodników PTTK obiecują, że w przyszłą sobotę stary wiarus znowu będzie opowiadać. Dobry wieczór Państwu. Najpierw informacja z Kopenhagi. W towarzyskim meczu hokejowym Polska pokonała Danię 11-3. 4 bramki zdobył Jan Stowczyk. 2 mecze pierwszej ligi piłki nożnej odbyły się dzisiaj w 14 przedostatniej kolejce rundy jesiennej. W obecności 8 tysięcy najwierniejszych kibiców GKS Katowice rozegrał spotkanie z warszawską Legią. Goście w białych koszulkach w pierwszej połowie grali bardzo uważnie. Przeważali katowiczanie, ale bez bramkowego rezultatu. Dopiero w drugiej połowie gra nabrała rumieńców. Oglądaliśmy sporo ładnych akcji z obu stron i strzałów. Próbował przed chwilą szczęścia Kaczmarek, strzelając z dużej odległości. Potem słupek uratował katowiczan przed utratą bramki. Tempo spotkania dobre mimo trudnych warunków. Walka twarda. Bardzo intensywnie grali obrońcy i pomocnicy. Najpierw strzelał Łuczak. Teraz Zając zdecydował się na strzał z dystansu, ale bramek nadal nie było. Trenerzy obu zespołów wykorzystali wszystkie możliwości, wprowadzając do gry obu rezerwowych. Korzystniejsze wrażenie zrobili piłkarze GKS-u. Dobrze grał Furtek, którego pojedynki między innymi z Majewskim były zalążkiem bramki. W sumie mecz GKS-u z Legią był interesującym widowiskiem, ale zakończył się bezbramkowym remisem. Kilkadziesiąt zawodniczek i zawodników wzięło udział w imprezie na warszawskim torze Stegny, inaugurującej tegoroczny sezon łyżwiarski. Mężczyźni ścigali się na dystansach 500 i 3000 metrów, kobiety na 500 i 1500 metrów. Oglądamy fragmenty biegu z udziałem Erwiny Ryś-Ferenc z Ewą Borkowską na 500 metrów. Dzisiaj silny wiatr przeszkodził w uzyskaniu dobrych rezultatów. Na dystansach sprinterskich, zgodnie z przewidywaniami, zwyciężyli faworyci. Wśród pań na 500 metrów najlepsza była Erwina Ryś-Ferenc, 44,2 sekundy, przed Lilianą Morawiec. Wśród mężczyzn zwyciężył Jerzy Dominik na 500 metrów, 41,1 sekundy, przed Dariuszem Jezierskim. Jutro zakończenie zawodów. W Wiedniu dobiegają końca Mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej. Przed 20 kilkoma minutami rozpoczęły się zawody, dzisiejsze występy. Oto korespondencja naszego wysłannika specjalnie dla dziennika na żywo. Halo Wiedeń, Zbigniew Zmarzewski. I oto proszę Państwa, na planszy w Wiedniu akurat reprezentantka Polski, mistrzyni z naszego kraju, Teresa Folga, która po pierwszym dniu zawodów jest na doskonałym 8 miejscu w klasyfikacji wieloboju. Wykonuje układ z obręczą. Zaczęła znakomicie. Minuta 25 sekund tego ćwiczenia, które może zadecydować o wysokiej pozycji reprezentantki Polski w klasyfikacji. Ćwiczenie z obręczą to jedno z lepszych ćwiczeń naszej mistrzyni. Popatrzmy, jeszcze dosłownie tylko kilkadziesiąt sekund. Tyle ze sportu. Dziękuję. A teraz trochę lata jesienią. Wprawdzie zima jeszcze przed nami. Na pokazie mody w Budapeszcie już pełnia lata. Na plażach będą w przyszłym sezonie królowały kostiumy jednoczęściowe, jeżeli już bikini, to naprawdę bardzo skąpe. To tyle w tym wydaniu dziennika. Dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Do zobaczenia.